Cześć, czołem. Gościem najnowszego odcinka podcastu specjalnego jest koszykarz warszawskiej Legii Michał Kołodziej. Razem z Michałem rozmawiam o jego sezonie w Legii, rozwoju koszykarskich talentów w Polsce i troszeczkę NBA. Zapraszam. Cześć Michał, ja wiem o tym, że masz dosyć pytań o początki swojej kariery, bo tak to zawsze jest, jak ktoś jest i kogoś nie ma, nagle pojawia się młody gracz, świetnie gra, błyszczy gdzieś tam, dostaje mnóstwo minut, można powiedzieć, gra świetny sezon kariery swojej, jeszcze ledwo rozpoczętej, ale po tych wszystkich wywiadach na temat Mrągowa i tak dalej, to naprawdę była kwestia nudy, a nie tego, że byłeś chłopakiem, który urósł w wakacje 20 centymetrów i nagle miałeś prawie 2 metry? No może to była też kwestia tego wzrostu. No, taki już urosłem, choć nie ukrywam, odkąd pierwszy raz zacząłem kozać piłkę, to po prostu mi się to spodobało i to nieważne, czy bym miał 2 metry, czy 1,80 m, to po prostu bym to dalej robił. No, zakochałem się w koszykówce i wzrost mi tylko w niej pomaga. Ale były jakieś inne sporty albo aktywności, które mogły cię zabrać od koszykówki? Znaczy tak, w Mrągowie to nie ma za dużo do roboty, więc próbowaliśmy wszystkiego od piłki nożnej przez siatkówkę, tenis stołowy, nawet windsurfing w pewnym momencie, ale koszykówka na stałe została. Dobrze, ale słuchaj, no zawsze jest tak, że wiesz, no za talentem, nawet świetnymi warunkami fizycznymi do jakiegoś tam danego sportu idzie ktoś. No i często to są tacy trenerzy, którzy są tam gdzieś w okolicy, ale wiesz, dla mnie w latach 90. no to wiadomo, już nie będę wymieniał nazwisk, bo poprzedni podcast był cały o tych 90., także nie zabijemy ludzi, ale no, wiesz, jakie wzorce, już nie będę gadał o tym łysym facecie. Czy miałeś jakieś takie osoby, które bardziej cię pchały do tego sportu, bo zobaczyłeś, o, chciałbym być taki jak on, nie wiem, wybierz nazwisko, cokolwiek. Tak, oglądaliśmy NBA u nas w Mrągowie, jak trenowaliśmy koszykówkę. Więc dla mnie idolem był LeBron James. Można powiedzieć, że on mnie zainspirował, żeby trenować i może nawet naśladować go. Ale może takiego idola na początku to nie było po prostu. Była koszykówka i jakoś tam cieszyłem się z trenowania, cieszyłem się z grania. Od razu nie było takiego wyraźnego idola, kogoś, kto o kim by mógł powiedzieć tak, że o, chciałbym być nim. No dobrze, czyli odpuszczamy sekcję Mrągowa. Jeśli chcecie się zainteresować, to Michał głównie udzielał ostatnio. To mnie trochę denerwowało, ale bardziej Mrągowo w ogóle było numer jeden. Ale co najważniejsze, nie padło jedno pytanie dotyczące Mrągowa. Czy jeśli ty jako sportowiec tego miasta przechodzisz, idziesz, chodzisz, to jest, o Boże, idzie Kołodziej, czy to w ogóle nie ma żadnego znaczenia? Może tam troszkę. Wiesz, te mityczne, ten darmowe piwa w knajpach, wiesz. Nie, aż tak to jeszcze nie. Nie. Mam nadzieję, że dojdę do tego poziomu, ale na razie nie. Jeszcze nie ma tej mityczności, o której mówisz. No, ale wiesz, małe miasto, ale pan Zbigniew Pyszniak to też osoba, która dosyć mocno stała w koszykówce i też w Mrągowie urodzona. No, także może macie jakieś ukryte talenty i po prostu nie wykorzystujecie. Może Mrągowo powinno koszykarsko zalać, nie wiem, Warszawę albo inne miejsca. Może. Tylko teraz zadanie odszukać te talenty. No są. Właśnie. No właśnie, bo teraz chciałbym o tych talentach, bo no przeszedłeś takie, nie wiem, czy może powiem coś głupiego, ale w moim odczuciu takie naturalne szczeble, no dalej je przechodzisz, ale mówię o tych czasach w SMS-ie Władysława Waseko, Mistrzostwo Polski do lat 20. Sam wiesz, jak wtedy grałeś, jak wyglądałeś, no przeszedłeś to wszystko, ale czy tak z punktu widzenia takiego dzieciaka, już Pal 6, małe miasto, ale ogólnie jeśli chodzi o talenty koszykarskie, no bo w Polsce wiadomo, no łatwiej u nas jest chyba o piłkarza czy siatkarza niż koszykarza, no przynajmniej tak to wygląda. Jak ty odbierasz ten rozwój w Polsce? Bo wiesz, bo mówi się, że w Polsce nie ma albo bardzo mało jest młodych talentów, że są też niejednokrotnie duszone przez PLK, no o tym powiemy może potem, na przykładzie twojego zespołu, w którym grasz obecnie. Natomiast jak to wygląda z
punktu widzenia, wiesz, takiego bycia tam na miejscu, czy ten rozwój jest ci ułatwiany, czy był ułatwiany, czy ty miałeś po prostu szczęście, czy to jest po prostu tak, że ludzie rezygnują, bo są leniwi. Bo wiesz, nie wierzę, że nie mamy takich Michałów iluś tam, gdzieś tam, którzy rezygnują na jakimś, nie wiem, w jakimś momencie. Czy ty coś takiego zauważyłeś, jakieś utrudnienia, przeszkody? No na pewno to ile... Można tak powiedzieć. No tyle samo było przeszkód, ile tych dobrych rzeczy. Mi się wydaje, że sam talent nie wystarczy. Musi być ktoś, kto nada kierunek temu talentowi. Właśnie dlatego cieszę się, że trafiłem do Władysława. Bo nawet wiedząc, że mam ten talent do koszykówki, to potrzebne mi było takie zderzenie z prawdziwą koszykówką, gdzie nie liczy się tak jak w U16 tylko talent, że rzuci się 30 punktów w meczu i się wygra, tylko już takie no, zaawansowane rzeczy, taktyka, różne obrony. No, myślę, że to każdy powinien przyjść i to jest taki naturalny krok, więc uważam, że jeśli ktoś ma talent, to super, ale też musi wiedzieć, że musi być też ktoś, który go nakierunkuje na dobrą stronę. Ale jeśli chodzi o taki sam w sobie rozwój, to nie wiem, zauważyłeś, że działa jakaś szkoła, jakiś system. Wiesz, pytam o nawet przyzwyczajenie się do tego, że już na świecie nie mamy pozycji w koszykówce. No. Tak naprawdę, jeśli zespół ma tą piątkę, przykład Legii, Rusłan, to po prostu, bo ma się szczęście, ma się jakąś okoliczność, żeby mieć takiego dużego chłopa, który i tak zapełnia to pomalowane, ale nie zawsze jest mega skuteczny i mega potrzebny w tym, co robi. I to pokazuje, że zawodnicy, wiesz, już teraz nie potrzebują pozycji. Zastanawiałem się zawsze, czy jesteście duszeni w jakimś schemacie, czy dają wam po prostu się rozwinąć. Powiem tak, no, każdy się teraz musi rozwijać. Tak jak już powiedziałeś, zawodnicy wysocy teraz kozują piłkę, rzucają za trzy, a zawodnicy mali grają tyłem do kosza, więc koszykówka jest teraz bardzo uniwersalna, bardziej niż była kiedyś. Z punktu widzenia ekstraklasy, no trenujemy te rzeczy, ale wiadomo, nie możemy w kilka miesięcy wytrenować, nie wiem, że Rus na przykład będzie kozał przez całe boisko i rzucał po 5 trójek w meczu, no bo tego się nie da. No. Wydaje mi się, że to trzeba zacząć od młodego, tą pracę indywidualną, pracę nad techniką i wtedy, jak jest okazja, to pokazać to w wyższych ligach. Tak jak mówię, w ligach seniorskich nie ma czasu na to. Jak ktoś to umie, to super, to jest wykorzystywane na pewno. No trzeba to umieć zanim się dojdzie do tego poziomu. Mimo wszystko to też jest tak, że jak się jest w jakiejś takiej drużynie, która jest U20, no to tam jest 12 chłopaków. Jedni są lepsi, drudzy gorsi, ale tak mniej więcej mam nadzieję taką, że tak samo przygotowywani są do kariery seniorskiej. Kierunkuje się wasze co dalej. Jak to wyglądało w twoim przypadku? Czy ty, nie wiem, no, żyłeś tymi aspiracjami, że od razu musisz iść gdzieś tam za granicę, nawet, nie wiem, pierwsza liga włoska, francuska, cokolwiek, czy starano się wam tłumaczyć, spróbujcie od PLK, albo nie próbujcie od PLK, bo wiesz, ktoś może chcieć waszego rozwoju, ale wie, że trener po prostu wam nie da minut, tak jak powiedziałeś, bo tutaj czasu nie ma na takie rzeczy. No tak, znaczy wydaje mi się, że warto marzyć i warto sobie to jakoś wizualizować w głowie, jakby to mogło być, ale na pewno trzeba być trochę realistą i no tak jak mówisz, na moim przykładzie może, jak przychodziłem do Cetniewa, to starałem się no, być w tym zespole, odgrywać jakąś rolę, grać jakieś minuty. Nie udało się. Przyszła nowa okazja w Gdyni. Tam tak samo starałem się zaistnieć. Najpierw w U18, później w U20, później w drużynie seniorskiej. Bardzo ważne są te kroki, żeby nie przeskakiwać ich aż za bardzo. Myśleć, że przyjdzie się do U18, a będzie się rzucało po 20 punktów na mecz i możesz myśleć, że w ekstraklasie rzucisz też 20 punktów. No tak nie będzie. Właśnie musi być talent, musi być praca, ale musi być też trener, który da ci grać. Jak się jest starszym, to również musi być agent, który tą karierę pokieruje, który pomoże. No bo wiadomo, no, zawodnicy w młodym wieku nie wiedzą na razie, jak to działa. I też musi być taka osoba, którego tego zawodnika nakieruje. Dobrze, ale tak już o tych szczeblach i tak dalej, ale musimy się cieszyć, Michał, z tego, co jest teraz. No i możemy się też cieszyć z tego, że jesteś w takim otoczeniu, bo nie dlatego, że ja mam niedaleko do Legii i bywam na meczach, ale twój trener, Tanes Pasew, no jest chyba taką osobą, która jest, nie chcę powiedzieć, ewenementem może w skali polskiej ligi, ale jest na pewno osobą, która najszybciej ułatwia zawodnikom młodym, takim jak ty, nawet jeśli są gorsze momenty, no bo nie oszukujmy się, ty też na pewno byłeś stremowany,
ale te 14 spotkań poprzedniego sezonu. W ogóle chcę pogadać też o tym, co się działo wokół Legii, bo to jest ciekawe, jeśli chodzi o względy koszykarskie, nawet jeśli to postawimy gdzieś w NBA, bo tak naprawdę to jest żywa organizacja tylko w Polsce. No nie poradzimy nic na to, że jesteśmy w Polsce. Ale żeby tak chronologicznie przejść, to ty opuściłeś Asseco w 2018 roku na początku jakoś. I tak w zasadzie poszedłeś do tej Legii, która była w takim stanie trochę rozkładu, skorzystała na tym, że Słupsk tak naprawdę zbankrutował i nie było spadku i Legia nie była ostatnia. I było trochę momentów do gry, ale co było takim twoim najcięższą chwilą, kiedy wychodziłeś na parkiety Legii? W tamtym sezonie, w tym 17-18. Na pewno ta trema. Ale poczekaj, trema kibiców czy trema trenera? Trema, że w ogóle na boisku jestem. No. Przecież tamten sezon to, nie wiem, z 6 meczów może zagrałem w kilku, tylko tam, nie wiem, po 10 minut. A tutaj przychodzę do Legii i muszę grać i decydować o wynikach meczu, więc na pewno przez kilka pierwszych meczów to najcięższa to była trema już tam. Kit z taktyką, bo taktykę można się nauczyć tam w kilka dni albo w 2 tygodnie, no ale na początku ta trema była dosyć duża. Ale też była trochę taka trema, już podejrzewam, w wyniku takiego drużynowego, no bo drużyna nie grała dobrze. No nie chcę mówić, że stawała się pośmiewiskiem, ale te mecze czasami wyglądały w ten sposób, że ludzie częściej spodziewali się, co się stanie podczas porażki teraz, niż czy w końcu wygrają. I ja wiem, że w drużynie może być różnie i właśnie wiem, że to ze Słupskiem wy obserwowaliście, ale czuliście jakiekolwiek takie, nie wiem, wewnętrzne ciśnienie, że słuchajcie, jest bardzo źle i nie wiemy, co jest źle, już nie możemy z nikim wygrać, sami ze sobą byśmy przegrali. No może nie aż tak, no ale wiadomo, każdy mecz chcieliśmy wygrywać, no i chłopaki nie wygrali zbyt dużo meczów, zanim tam przyszedłem. No. Też ciężko było to poukładać, bo przez to, że mieliśmy tylu nowych zawodników, to naprawdę w środku sezonu to jest tak ciężko ogarnąć. Może nie było aż takiej presji z zewnątrz, ale taka wewnętrzna chęć wygrywania to była bardzo duża. Jak przychodziły porażki, no to było dosyć ciężko. No ciężko, nie chcę powiedzieć, że ciężko było oglądać, ale powiem ci, że było kilka takich spotkań, że człowiek się zastanawiał, że to niemożliwe, że to się musi w końcu skończyć, że wiesz, nawet można bardzo źle życzyć Legii na podstawie jakichś tam piłkarskich animozji, ale będąc fanem koszykówki, nie, naprawdę, to aż człowiek, wiesz, chciał coś zrobić. Dlatego myślę, że nie mamy nawet co komentować tego sezonu. Mam tylko jedno pytanie, bo strasznie mnie to interesowało. Jak to jest grać z takim człowiekiem jak Anthony Bean? Jeśli chodzi o atletyczność, jeśli chodzi o wszystko. Ja pamiętam ten jego rzut ze Słupskiem, jego zasięg podczas wykonywania rzutów po prostu z wyskoku, jump shotów tak zwanych. Jak jest grać z taką osobą? Czy to było skierowane tylko, Antony zawsze ma piłkę, to okej, czy czegoś, nie wiem, tam mogłeś się nauczyć od niego? Jeszcze był Chauncey Collins zresztą też. Nauczyłem się dużo od nich obu. To było i dobre, i niedobre, bo można było się denerwować, że oddaje 20 albo 30 rzutów na mecz, ale też skupiał tak obronę skupiał na sobie, że jak już oddawał piłkę, to naprawdę pozycje były tak dogodne, że nic tylko trafić. Więc no, Antony i Chauncey, oboje świetni zawodnicy, też się dużo od nich nauczyłem, ale no, to jedno muszę przyznać, grałem z nim jeden na jeden dużo razy i zatrzymać to jest ich naprawdę mega ciężko. No tam pamiętam, jeden z nich coś na Instagramie publikował, jak byłem z nimi na treningu i naprawdę nawet na treningu nie wyglądało to tak, że puszczają. To nie wyglądało w ten sposób. No to były takie gierki nawet po treningu, ale oni wszystko brali na serio. Mega lubię rywalizację. No, oboje dobrzy zawodnicy, naprawdę. Zrobią karierę na pewno. Dobrze, ale w takim układzie przejdźmy do już chyba weselszych tematów. Czyli tak, chętnie. 590 minut, Michał, już teraz. Naprawdę świetne występy i momentami to też dzięki rotacji trenera i w ogóle tego, co jest w waszej drużynie. Wasza drużyna nie potrzebowała mieć wysokich ludzi, żeby kogoś zaskoczyć ofensywnie i ty też się tam dokładałeś trójkami. Powiedz, czy to jest po prostu to, że zrobiłeś się starszy, nauczyłeś się większej ilości rzeczy, czy to jest, no i wiadomo, no Tane daje ci szansę i korzystasz z tego. Czy to jest tak, że coś się stało w wakacje? Bo progres jest naprawdę, no, sobie nie mówić, gigantyczny, a poza tym jesteś młodym zawodnikiem i takich zawodników młodych, którzy dostają tak dużo szans i je wykorzystują, myślę, że w ekstraklasie jest niewielu. Mi się wydaje, że głównie to jest ta szansa, którą trener mi dał w zeszłym roku, za co jestem naprawdę mega wdzięczny, bo takie doświadczenia, no, nie zbierze się takich doświadczeń, jeśli się nie gra. No. Myślę, że to doświadczenie, po prostu to jest doświadczenie wojskowe. Ono jest niedoceniane. To też jest ta sytuacja, kiedy trener daje ci dużo minut, bo no powiedzmy sobie szczerze, no w kilku drużynach, nawet gdybyś się tak bardzo starał, to myślę, że nie dostałbyś prawie już 600 minut.
bo to czasami jest, wiesz, tak bolesne, że jest kilka błędów i trener cię zdejmuje. I też się zastanawiam, ile w tym wszystkim, co robicie dobrego, jest praca sztabu trenerskiego. No bo trzeba też powiedzieć, że macie Marka Zapałowskiego, a to jest człowiek, który prowadził z nicz do nieoczekiwanych sukcesów w pierwszej lidze. Także to jest naprawdę coś. I jak byś to ocenił? Ile to jest procent, wiesz, sztuczek trenerskich Tane i jego nerwów? Bo naprawdę chłop się denerwuje na meczach tak czasem, że przeżywa to bardzo. No tak, ale to jest pasjonat. Więc myślę, że to jest pół na pół, bo do meczów naprawdę jesteśmy świetnie przygotowywani. Coach Marek i coach Nikola dobrze przygotowują nas z zagrywek przeciwnej drużyny. Coach Tane dobry gameplan nam co tydzień tak naprawdę przedstawia. Więc przygotowują nas świetnie do meczów, a nasza rola w tym, żeby wyjść i to zrobić. I najczęściej jak to robimy, to wygrywamy. A jak zaczynamy grać swoją koszykówkę, to różne rzeczy się dzieją. Nieprzyjemne. Różne rzeczy się dzieją nieprzyjemne, no ale wiesz, co by nie mówić, walczycie o play-offy. Rozmawiamy teraz przed tym meczem z MKS-em Dąbrową Górniczą, która tam też gdzieś chciałaby być. Potem nie chcę mówić, że to są łatwe mecze, bo tam potem też nie będę wymieniał nazwy, ale gracie z jednym z potentatów. Ja wierzę, że nikt play-offu wam nie odbierze, ale tak naprawdę powiedz, co w takich ostatnich meczach jest najważniejszego? Czy po prostu dobra forma, czy żeby utrzymywać to, co no po prostu musicie grać? Bo tak z boku patrząc, to chyba największą wadą Legii już, pomijam to, że to jest młody skład. No, oprócz ciebie też jest kilku zawodników, którzy nie są, nie mają 40 lat i jeszcze by z chęcią pograli w koszykówkę i biegają, to jest rzadkie. Ile to jest tak naprawdę trzymania się takiej dyscypliny tego, co macie grać? Bo wierzę, że wiem chyba nawet też, że macie plan na to wszystko, bo zostały 4 kolejki, więc myślę, że już to na pewno macie co z kim i nie patrzeć na resztę. Tak, no główną rzeczą będzie skupienie się na tym, co mamy robić. Nie skupiać się na tym, co robi Dąbrowa, jak oni grają, tylko skupić się na sobie, wiadomo. Przygotujemy się do meczu tak jak zawsze. Będziemy wiedzieć, co lubią robić, czego unikają, no ale musimy skupić się na sobie. Musimy się skupić na własnych zasadach, na naszym planie meczowym. Wiesz, wszystko w planie jest przygotowane i to zawsze jest okej, ale no, nie chcę mówić, że to jest wada. Każda drużyna ma wady i tak naprawdę no, i tak w nieoczekiwany sposób przekuwacie często te wady w zalety, ale co z tymi czwartymi kwartami? Co z końcówkami? Czy już wygraliście z tym, że no to nie był nigdy najmocniejszy wasz taki no, punkt meczu? Mimo wszystko najważniejszy, ale nie najmocniejszy. I w ogóle w czym tkwiła kwestia, że jesteście młodzi i po prostu możecie się czasami nie znać albo nie wiedzieć o niektórych rzeczach, albo ich nie odczytywać w miarę szybko? Czy gdzieś leży problem? Czy to był problem w rotacji? Czy to był problem, nie wiem, w ofensywie, w defensywie? Jak to wyglądało? No przede wszystkim to mecz się staramy, żeby w czwartej kwarcie już nie było tych kłopotów. Żeby mecz był na styku, albo że musimy wracać do meczu, ale no, ta czwarta kwarta to już dla niektórych chłopaków, którzy grają po 35 minut w meczu, to już naprawdę jest ciężko utrzymać skupienie i myśleć to, co się robi. Zwłaszcza, że teraz w kilku meczach przyspieszyliśmy naszą grę, to w tych czwartych kwartach jest strasznie ciężko dla nas utrzymać się tak jakby w tym planie meczowym i robić to, co powinniśmy robić. Właśnie w tym tygodniu i w poprzednim spróbowaliśmy to usunąć na treningach i poprawić, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie z Dąbrową. Mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, że w czwartej kwarcie będziemy się martwić o wynik. No, to teraz powiedziałeś, że wygracie co najmniej 20, nie wiem, czy kibice MKS-u są zadowoleni czegoś takiego. Ale dobrze. Oni mogą sobie w MKS wierzyć, ja wierzę w Legii, więc. Rozumiem. Pewność siebie zawsze na propsie, wiesz. To jest podstawowa sprawa. Dobrze, nie chcę powiedzieć, że przejdźmy teraz do ciekawszej koszykówki, bo ty już na pewno masz dosyć myślenia i gadania o tym, co się wydarzy w niedzielę. A bądź co bądź, to chyba będzie, nie chcę mówić, że najważniejszy, ale ten mecz taki, który ukierunkuje co dalej. Bo trzeba powiedzieć, że są 6, 7, 8 są wolne, a kandydatów jest 4. Tak no naprawdę. Tak, nie ma co ukrywać. Patrząc tabelę, to jest bardzo ważny mecz dla nas. I no tak, no trzeba się postarać. Dobrze. Czyim kibicem w NBA jesteś, drogi Michale? Jeśli powiesz, że Los Angeles Lakers, zakończymy to właśnie teraz. Tak szybko jak sezon ich się zakończył. Nie jestem aktualnie żadnym kibicem. Oglądam sporadycznie mecze. Nie mam takiej swojej ulubionej drużyny.
ale oglądam mecze. Jestem na czasie. To kto jest teraz twoim ulubionym zawodnikiem na czasie? Na czasie. A w tym sezonie LeBron mi się zbyt nie podobał, tak jak od LeBron. odkąd zacząłem grać w kosza, to co sezon dominował, to w tym sezonie totalna klapa. Paul George świetnie gra w tym sezonie. No wiadomo, Giannis, Joel Embiid. Kogo byś dał na MVP w tym roku? Ja mam poważny problem, wiesz, bo wydaje mi się dalej, że ta nagroda pokazuje, jaki zawodnik jest najlepszy dla drużyny, niezależnie od tego, jak ta drużyna wygląda. No właśnie. I wiesz, i masz tutaj Antetokounmpo, i to też jest trochę pytanie do ciebie, no Michał, no patrząc na twoją fizyczność, no to masz długie ręce, jesteś taki dosyć z takim wingspanem, no nie będziemy tutaj szukać Antetokounmpo w ciebie, ale masz długie ręce, zwłaszcza, że umiesz nimi władać i tam, gdzie się włożysz czasem, zabierzesz, a jak rzucasz za trzy punkty, ciężko jest się zablokować przy tym wzroście, jeśli ktoś się spóźni. I w ogóle możesz tego nie robić, możesz wejść pod kosz, ale masz chłopaka, który cały czas atakuje paint, wchodzi do środka, robi z ludźmi wszystko, on nie wyskakuje i daje wsad. A jednocześnie masz faceta, który może nie straci tyle energii na rzucanie trójek, ale robi to w taki sposób, że to jest strasznie trudne. I z twojego punktu widzenia, co dla ciebie trudniej jest, wejść pod kosz i zrobić to, co zrobi Antetokounmpo, czy zrobić to, co robi Harden 10 razy w meczu, zakładając, że wszystkie 10 wpadnie? Nie mam odpowiedzi na to pytanie. Harden jest tutaj, gdzie jest. Houston jest może mniej nieobliczalny, ale to jest James Harden. No, ja nie wyobrażam sobie kogoś, kto po prostu gra przeciwko, nie wiem, jakimkolwiek ligom innym na świecie i po prostu robi takie rzeczy. James Harden robi to w NBA. Paul Scherzer to jest na pograniczu kroków, ale no ja bym chyba dał Hardenowi, bo to jest taki, wiesz, no, tak jak dać nagrodę Legii. Patrząc na to, co się działo w zeszłym sezonie i patrząc na to, co jest w tym, to tak naprawdę wejście do playoffów dla was to już jest mistrzostwo. Ja wiem, że aspiracje są znacznie większe, ale samo poczucie tego, że zmieniliśmy trochę, ale z drugiej strony, patrzcie, byliśmy tam na szarym końcu, ludzie się z nas śmiali, a teraz walczymy o playoffy i potrafimy wygrać tak naprawdę z połową tej ligi. I to jest tego samego typu emocja. Houston może za dużo szans nie ma, natomiast James Harden jest potworem, jeśli chodzi o ten aspekt. Natomiast, wiesz, Antetokounmpo taki się długi urodził i nie możemy go za to obwiniać. I to no jest tak, ta znaczna część jego gry. Ale nie potrafię odpowiedzieć. Pewnie dostanie Antetokounmpo rzutem. Ja bym wolał, żeby James Harden dostał. Tak? Czyli, tak mi się wydaje. Czyli co? Czyli jesteś na boisku takim zawodnikiem, któremu jest bliżej za trzy punkty, niż wejść do kosz, żeby kogoś brzydko mówiąc zeszmacić na plakat? Może ty nie patrząc na mnie, wydaje mi się po prostu, że delikatnie Harden może bardziej zasługuje na tą nagrodę. Po prostu niektóre mecze w tym sezonie, to sam musisz przyznać, że po prostu no kosmiczne, nikt tego nie robił. Ja wiem, że Antetokounmpo, rzeczy, które on robi, też nikt tego nie robił, ale Harden po prostu, nie wiem, wydaje mi się, że przynosi koszykówkę na inny poziom. I tak samo jak na Antetokounmpo, można liczyć na słabszy dzień, że jednak spod tej obręczy nie trafi, albo zmusi się go do rzucania za trzy, tak Jamesa Hardena to nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak można zatrzymać. Ja bardzo się cieszę w ogóle, że Los Angeles Lakers, żaden zawodnik z tej organizacji nie jest w ogóle w tej dyskusji. To jest dla mnie prezent wyjątkowy. Słuchaj, w tym podcaście od 3 miesięcy już nikt nie, w ogóle wszyscy wiedzą o tym, że cieszymy się z tego. Ale tak poważnie. A czemu? Nie, no wiesz co, historia niechęci do Los Angeles Lakers jest, zaczęła się od tego, że z Chicago Bulls Phil Jackson poszedł do Los Angeles Lakers. Ja już sobie wtedy ubzdurałem, że to był zdrajca i ta organizacja niestety nie będzie moją ulubioną. To ty jesteś taki pamiętliwy? Bardzo. Natomiast mam... Okay. Kobiego nigdy nie lubiłem. Trochę może też, że kiedyś sobie w latach 90. ubzdurałem, że wszystko to, co robię, jest kopią Michaela Jordana. Natomiast Shaq coraz bardziej żałuję, że no, nie tyle, co był w Lakers, to po prostu nie obserwowałem go tak bacznie przez to, że był w Lakers. Wiadomo, te mecze się oglądało, ale teraz z perspektywy czasu Shaq jest strasznym potworem. Co z tego, że tam rzucił mu Harden kilka trójek, ale to, co robił w pomalowanym, to są rzeczy nie do zobaczenia. To jest straszna dominacja cielesna. To jest taki, nazwijmy kolejny raz, przywołujemy go Ruslan, który powiedzmy jest jeszcze, nie wiem, 50 kg cięższy, tylko w mięśniach.
Dokładnie. I gra po 40 minut w meczu i kompletnie nie jest jeszcze spocony. To jest tego typu sprawa, no i żałuję właśnie, żałuję, że tak nie jest, ale powiedz, ty jako zawodnik, ja wiem, to już zależy od zespołu, od wszystkiego, co macie tam poukładane, nie grasz sam. Natomiast czy ty widzisz jakiś taki trend nawet w naszej ekstraklasie przyspieszenia gry względem tego, co teraz się dzieje w NBA, wiesz, po 260 punktów i tak dalej, czy nikt o tym nie myśli? No wiesz, trener Gronek i 7 sekund i mniej, no to... Okej, okay, no tak, ale tak. Czy ogólnie widzisz coś takiego, czy się staracie coś takiego robić, że jednak te trójki coraz tak odważniej wchodzą, wiesz, do takiego czegoś, co teraz widzimy w NBA? No tak, pewnie. Na całym świecie teraz się rzuca więcej trójek. To nas w polskiej ekstraklasie można to z sezon na sezon zobaczyć, że jest po prostu więcej rzutów za trzy oddawanych. Nikt się nie boi już rzucać, a co do tempa gry, to nie wydaje mi się. Oczywiście te trójki przyspieszają tempo gry, ale nie ma czegoś takiego jak na pewno jak w NBA, że kilka akcji z rzędu może skończyć się poniżej tam, nie wiem, 6 sekund. No. Taki jest trend teraz, cały świat rzuca za 3, ale nie cały świat gra taką szybką koszykówkę, jaką się gra w NBA. Więc, to prawda, no to... Wydaje mi się, że wymogi do przeciwnika, wiesz, musisz mieć przeciwnika też takiego, który wzmoże na tobie to, że musisz grać szybciej, bo oni grają szybciej, musisz odpowiadać na to, jasne. Nadal w Polsce i w Europie trzeba trochę poklepać piłki na połowie. Ale podoba ci się to, czy wolałbyś, żeby było po 260 punktów? Tak jako zawodnika, wiesz. Oglądałem raz mecz Bostonu z kimś tam, nie pamiętam już z kim. Przez pierwsze 7 minut nie zagrali żadnej zagrywki, dosłownie zero. Tylko była zasłona i walnięcie za 3 albo za 2. No nie wiem. Może to cieszyć oko. Wszystko ma swoje plusy. No, taka szybka koszykówka ma plusy takie, że no, chce się to oglądać. Jest po prostu więcej jest tej akcji. No. Ale w tej koszykówce takiej powolnej i zwolnionej można dostrzec całe piękno gry, więc oba style mają swoje plusy. Rozumiem, ale tak wydaje mi się, że to nastąpi w końcu takie przełamanie, bo to też zależy od tych zawodników, którzy są na boisku. No tak, pewnie. Wszystko od umiejętności zależy. Jak 5 zawodników na boisku będzie umiało kozać piłkę, rzucać za 3 i szybko biegać, to na pewno gra przyspieszy. Dobrze, Michał. W takim układzie przede wszystkim życzę ci no, już oficjalnego dostania się do playoffów. Życzę ci, żeby... Ja nie mówię może w Mrągowie, no, albo w okolicach, albo gdziekolwiek. Młodzi ludzie, którzy mają warunki i tak dalej, ja wiem, łatwo się mówi, dokonywali właściwych w życiu wyborów, ale jeśli czuli miętę do czegoś, co robili, to żeby wykonywali to, bo są na to dowody, że można trafić w odpowiedni czas i w odpowiednie miejsce i rozwijać się tak jak ty. No i żeby Golden State Warriors może nie zdobyli tytułu. Tak, to najważniejsze. To jest, nie no, Legia w playoffach. Jako warszawiak powiem ci, że to nie, to musi się stać, bo my na Mazowszu tutaj mamy kłopoty z koszykówką. I PAL 6, lubię piłkę nożną czy nie, i czy Legię czy nie, czy cokolwiek, to jest ważna rzecz dla po prostu, dla Warszawy. Tylko nie wiem, czy będzie odpowiednio wykorzystana, ale życzę wam playoffów. Przede wszystkim dlatego, że dobrze jest to oglądać z boku, że wszystko jedno, jaką chodzi drużyna, ale ta przemiana z tego, że naprawdę było bardzo źle, do tego, że to jest drużyna, która walczy o play-offy i rzeczywiście może się rozwijać. A przede wszystkim jest młoda i to naprawdę świetnie się ogląda momentami. Dlatego dziękuję ci bardzo i życzę powodzenia w niedzielę. Dobrze. Dzięki za dzisiaj, trzymaj się. Dzięki, hej. Thank you.